Cześć, witam się z wami, to ja Damian OPS 221, a dzisiaj będzie prezentacja mojego komputera stanowisko. Chciałem powiedzieć, że słabe oświetlenie pokoju, bo proponuję, że mam sobie jakoś po prostu ciemno, bo aby rano nagrał, to by było lepiej, ale pokażę, nie maruj, właśnie to został suba, łapka, górę i dzwona. Ale żeby było fajnie, żeby wam się podobało, jak będzie ciemno, to trudno. Nie przejmuj się po prostu, to nie jest moja wina, dlaczego ja to mam po prostu i będę stanowisko prezentował, bo więcej osób chciało po to, żeby ja nagrał zobaczyć, ale kilka rzeczy będziecie mieli w linku właśnie zrobione, żeby każdy się dowiedział, proponuję, że nagrywam na nim live na tym komputerze i wykorzystuję i pokazuję, jak ja mam to zrobione, żeby było fajnie. A tutaj mamy safę z grami, proponuję, że plakaty to są mojego brata, bo mój brat lubi motory i samochody, plakaty, naklejki, takie z różnych imprez, takie, których mu się udaje. A tu jest safa, tam mam gry. Jak chcecie gry, to dobra, napiszcie. A tutaj mamy puszkę z kartami FIFA 365, ale masz karty, to może ze mną się wymienię. Tutaj zielone pudełko po kostkach do prania. Też mam tutaj kartę, ale inne. Albumy mam w innym pomieszczeniu. Po prostu dużo o cholerę tego mam. A tutaj zapryska, bo mój brat pali. Tutaj runy rzeczy, byle co. Kluczyki, jakaś torba, ale byle co tam w kubku. Ksąski też tam są nawet. Takie ze cukiernictwa, proponuję, że ja się uczę na cukiernika. Obraz święty. Tutaj teraz pokazuję wam te chrząski po to, żeby wszystko zrozumieć. I chrząski jeszcze dawne krzyżaku, takie te plakaty mojego brata, wieszak, taki smyczka, po prostu mój brat miał stem na targi motocyklu. A tutaj gry pokazuję, co prawda, że ciemno jest, ale nie przejmuj się, słaba jakość. Ale iPhone'em jest teraz drugi odcinek nagram. Porównajcie sobie, jaka dobra jakość jest. A tutaj mamy takie coś ze mięśnie robić mojego brata. Mój brat ćwiczy mięśnie, chodzi na siłownię. Tutaj książki różne, Biblia też jest, przedłuża jakieś takie coś na coś. Tutaj mamy lampkę, proponuję, że tym nagrywam właśnie, żeby oświetlić moją twarz, żeby było widać na kamerce internetowej, a czasami koledzy proszą, żeby ciemno nie było te właśnie. A tutaj mamy takie różne szufladki, tutaj mamy po prostu pendrive, jakieś szewce. Tutaj mamy jakieś te do samochodu, taka żarówka i płyta. A tutaj okulary przeciwsłoneczne, żeby słońce nie radziło, i spinki właśnie na różne rzeczy takie, że można sobie przyczepić sobie różne wiadomości, żeby nie zapomnieć. Takie specjalne są mi drewniane sobie przyczepić. Wiecie, o co chodzi, to napis. Został 20 łapek w górę. A to jest cała safa, która różne rzeczy, ubrania, spodnie, właśnie pościele, a tam na tej dużej znajdują się ręczniki do wycierania. A tu duża safa, tu są ubrania mojego brata, mój brat, tutaj na dole kurtki różne testy, ja tam schowam, tutaj są drzwi, mój brat lubi naklejki nalepia, LOL, ACDC, tutaj na razie nie będę pokazywał, bo jest ciemno, zapraszam. Tutaj ładny dywan, tu mój brat spi, nie pościelił, a ja spię w innym pokoju po prostu. Przepraszam, że taki bałagan jest, bo mój brat chce, bo się spieszył ładnie. To z kolegami po prostu, znajomymi. Dalej to pokazać, gdzie ja spię. Mój drogi, widzę, ja tu spię. Tutaj grzejnik widzicie, powinien, żeby było ciepło. Ładnie firanki, żeby było ładnie dla ozdoby z firanki. Tutaj naklejki, co mówiłem, tu mojego brata, takie do pracy, takie coś się zakłada, wiecie, o co chodzi. Tutaj ja sobie siedzę, albo goście przychodzą i sobie biorą i siedzimy razem przy komputerze i gramy. A tutaj są białka właśnie. Takie prosku do ćwiczeń na siłownię mojego brata właśnie. Ale jak używać, to napis. Tutaj teraz mamy śmietnik, tam wyrzucą różne śmieci, papiery, butelki szklane. Co się znajdzie, coś ziem, wypiję, to wyrzucę, później do śmieci wyrzucę. A tutaj mamy kwiatek, który usechł, zapominam podlewać. A to mamy internet cyfrowy Polsat, D-Link, dobry jest, ale niektóre internety są dobre, napiszcie, jaki macie internet, właśnie żeby było lepiej, ale zadawaj sobie pytania. Tutaj mamy gry i takie sklane, że to położyłem, żeby wyżej było, bo tym lepiej jest i tym lepiej zasięg, jak wyżej, tym lepiej, na dół to gorzej. A tutaj mamy jakieś kable.
tutaj drugi w Seduza, a tam też pokazywałem w Seduza. Opomniałem, że zapomniałem wam powiedzieć. Temat zmieniłem. A tutaj ma wtyczka. Właśnie. Światła uruchomić. A tutaj są siedzenia i ubrania dla mojego brata. Tutaj kładzie sobie ubrania. Posesłem są karpetki, a tu na części niektórzy sobie siedzą. Jak tam tego sesła nie używają. Tutaj pokazuję teraz już. Tutaj mamy chusteczki do wycierania okularów. To były jakieś odnowy moje bransoletki. Mikrofon, który mój brat rzucał o ścianę i tamto okrągłe wypadł. Odskręcił, wywalił za okno i babcia sątnęła i wyrzuciła do śmieci. Właśnie mój drugi wizu. Ale zepsute są, bo ponieważ ja naprawiałem i kawałek takiego kabeleczka urwało się i kupiłem nowe słuchawki. Te się mi się popsuły i teraz inne używam. Właśnie teraz co widzieliście na live, właśnie. A tutaj mamy pufy, żeby runne rzeczy sobie kłaść, nawet chipsy. A tu są kable do telefonu USB. Właśnie. A tutaj są elektryczny papieros. Właśnie. A tam na dole widzicie wzmacniacze. Właśnie do tych dwóch głośników, co widzieliście właśnie na filmie. Marki Creative. Creative, takie głośniki. Po prostu wzmacniacze podkręca, podłącza kable. Włącza, żeby głośniki działały. Jest to drugie. A tu lampka, którą sobie podświetlam, bo ponieważ chciałem pokazać, że robale zdechły, bo ponieważ było pociśnieniem, po prostu gorąco jest i robale latały, ja zabijałem je klapsem, ale bo ponieważ jak światło jest włączone, to je pociśnieje, po prostu wtedy gorąco jest i wtedy robale przegrzewają się i palą. Teraz włączyłem, bo ponieważ takie kreski były, wam oczy nie bolały. Właśnie. Tutaj siedzenie mam, przepraszam, że brudne, ponieważ to jest biurowe, do komputera, a czasami też można sobie usiąść sobie i tak sobie różne rzeczy porobić, sobie usiąść i sobie grać, właśnie na nim siedzę, ale też widziałem za 85 zł takie małe podróbka gamingowe sesło, właśnie fajne nawet. Jeszcze raz pokazuję biurowe sesło, bo jest fajne, polecam, nawet kupiłem w Agacie, mówię, bo żeby każdy mógł sobie też takie sesło kupić, właśnie nie wiem ile kosztuje, bo mój brat kupywał, ale paragonu nie mam, gdzie można sprawdzić po prostu, co i jak i do końca kosztowało po prostu, właśnie, mój ładny dywan i ładna podłoga, żeby było coś elegancko w pokoju. A tutaj mamy pada, tym padem. Właśnie ten pad do PS2, to jest taka podróbka pada PS2 właśnie, fajny nawet pad, też włączyłem go, ponieważ on ma kształt pada do PS2, ale jest do komputera i do PS, na PS4 nie działa, bo kolegą próbowałem, no i z Baxa też nie działa i to jest fajne, różne rzeczy, można grać farminga, różne gry, które właśnie farminga można grać, takie Euro Trucka też, a tutaj mamy słuchawki właśnie. Marki, nie pamiętam, marki. My Sonic. Takie słuchawki za 6 zł sobie kupiłem, popełniam ze starej, fajnej i użyłem, popełniam ze jeszcze mi się nie popsuły słuchawki, polecam je. To jest, ale czasami w starym komputerze kiedyś się używało takie słuchawki. Jest ciemno, bo się spociłem. Przepraszam, pachy śmierdzą i mokre są. I sobie idę na strych, bo ponieważ moja siostra cioteczna chciała cebulę, ale pokażę wam kierownicę na strychu, którą prawo i na lewo skręcam, ona jest zepsuta, bo ponieważ na prawo automatycznie mi na lewo skręca, ale raz skręciłem i sobrokiem złamałem, nie wiem dlaczego. Tutaj takie swoje kierunek rzeczy, byle co. Właśnie tam na strychu pokazuje co się dzieje, ale zapraszam za ciemno, poponiesz wina takiego telefonu, jakiego mam po prostu na klawisę. Właśnie. I chciałem jeszcze wizualnie wrócić do tych słuchawek. Poponiesz, że tanio kupiłem, ponieważ że pieniążku nie miałem, ale chciałem, na początku kupię sobie iPhone'a, który chciałem, ale czasami właśnie coś trzeba załatwić, różne rzeczy. Jak to chce tanie, po prostu sobie kupi, po prostu, żeby mieć do grania. Tania myska coś tak właśnie w stylu, żeby nudno nie było. A tutaj pokazuję wam cebulę. Właśnie.
Jestem na strychu i pokazuję moją twarz po to, żeby każdy wiedział, jak ja wyglądam, kiedyś ze mną w przeszłości, kiedyś ze mną mógł się spotkać. Ale pady do komputera właśnie, co mam go, co pokazywałem wam pada, bo on kosztował 15 zł po pieniądze. Musiałem jeszcze farminga kupić, ale kupiłem, bo było fajne. Ale ja lecę na dół, jeszcze kontynuować nadal prezentację komputera i wtedy muszę dać mojej siostecznej cebulę, mój drogi widzu, i wyłączam teraz światło o strychu. Tutaj jesteśmy, tutaj są gry, różne byle gry, rakie, różne gry. Jak chcecie inną grę, to napiszcie, żeby coś nagrał, żeby nudno nie było, mój drogi widzu, żeby coś sobie pograć, żeby coś mieć na live, żeby różne gry. Ja pokazałem farminga 13. A tutaj pokój. Tutaj mam zabory szkolne, długopis, ołówki, książki, zesyty, gumki, temperówki. Takie runne przebory szkolne. Nie muszę wam wymawiać, bo po południu każdy chodzi z szkoły. Bo ja też jeszcze chodzę i trenuję zawód cukiernictwo właśnie. Tutaj książki. Tutaj mamy, mój drogi widzu, już prezentację komputera. Tutaj mamy kamerkę internetową za 30 zł. Taka fajna, ale wymyśliłem, że taka postawka, wymyślałem teraz, pokażę postawkę. To jest postawka, złamała się, ale wziąłem kij jako selfie i pomaga mi tym, żeby było lepiej, żeby nie padło, żeby moją twarz było widać na live i na odcineczka. Ale nawet z kolegami gadam, no Megle test, właśnie. Ale takie ułamo mu poponiedza, upadło, nadepnąłem i się złamało. I plasteliną kiedyś zrobiłem, odpadało, pomyśliłem, wziąłem kijak do selfie, ułatwić sobie. Tutaj mamy monitor LG, właśnie za, właśnie nie wiem za ile, ale napis, po prostu to jest taki telewizor wielkości, popełniłem napis, ile komputer kosztuje, bo mi się nie chce myśleć, po prostu, bo popełniłem, że kiedyś jak mój dziadek grał karty na tym Pasjansa Pająk, popełniłem, że był stary komputer, taki z roku 2000, ale był Windows XP. I grałem na nim Train Simulator 2009, po poniedziałek to moja ulubiona gra dzieciństwa była. To było te czasy, jak byłem w trzeciej klasie podstawówce. A teraz tutaj pokazuję myskę, Rocket Kiro, gamingowa myska, składana, fajna. Niektórzy kiedyś mieli myskę na kulkę, po poniedziałek wkurzała ich ta kulka, po poniedziałek dziwnie nim się ruszało. Moja pierwsza gra była Rozła Pantera na komputer. A tutaj jeszcze raz pokazuję monitor, zajebisty, fajny, polecam kupić mały, a chciałem powiedzieć, że te są duże, ale mój kolega na duży ma. A tutaj takie składane odczepiłem, ponieważ żeby wam pokazać, bo ono jest na magnes. Ponieważ odczepiłem od myski, bo myska jest składana, żeby wam udowodnić. Tutaj pokazuję dokładnie, że składany jest na magnes. I ona świeci zajebiście na różne kolory, myska. Pokazuję, jak świeci zajebiście, bo mi ta myska się podoba za 150. Za 150 zł po prostu. Fajna, elegancka myska gamingowa, zajebista. Marki Rockiro, właśnie. Polecam na kolory, runy świeci. Fajnie nim się gra, jest wygodna. Nawet. Tu ma kulkę, przycisk, jakieś takie runy, byle co, żeby było ładnie. Teraz stawię ją i pokażę klawiaturę. Świecąca klawiatura, która świeci na czerwono. Marki, właśnie, Volsando. Też można różne ustawić różne funkcje na tej klawiaturze. Tutaj wyłączyłem klawiaturę, a teraz wanca się wyłącza, takie różne funkcje klawiatury pokazuje. Nie ma, jest, nie ma, jest tego czerwonego, co po prostu świeci. Klawiatura Volsando za 85 zł, taka po prostu, to była najtańsza klawiatura za 85 zł, kupiłem Volsando, polecam nawet kupić, ale była jeszcze za 2000, ale nie opłacało, bo ta klawiatura jest fajna i kupiłem, tylko w jednym kolorze jest. I pan powiedział o tego działu, polecam klawiaturę kupić, tania i fajna, gamingowa. A tutaj mamy podkładkę na myskę, marki Geonosis, też takie słuchawki, tutaj teraz pokazuję Geonosis, poponieważ mój brat rzucił kiedyś o ścianę właśnie tymi słuchawkami i się popsuły, bo ponieważ mówił, nie nagrywaj na YouTube, a ja powiedziałem, muszę nagrać na YouTube tymi słuchawkami. Mój brat popsuł, odłączał, wyłączał i nogą kiedyś zahaczył i mikrofon popsuł, bo nie wiem, że on nie umiał oszczędzać za to właśnie. Drogie kosztowały 8, kosztowały 200 zł, a tu byle co, takie kable różne,
tak jak kiedyś używałem do starego komputera, jak miałem myskę kulką taką i gruby monitor kiedyś jak się używało i taką myskę laserową starą roku 2005. Trochę inna tyczka była, na USB wtedy nie było, jak widzę. Tutaj co mamy? Tutaj mamy komputer marki Acer. Pokazuję ta lampką, ponieważ było ciemno. Fajny komputer, Intel Core R jest, ponieważ to dostosowany komputer do farminga, coś działa, Simsy działają takie, żeby lagów nie było. Ale będziecie mieli w opisie wszystko dane od komputera, żeby każdy po prostu wiedział wszystko o czym, a teraz pokazuję farminga. Zagram farminga na live, bo to jest zajebista gra, fajna. Kupię sobie w listopadzie farminga 19. Jeszcze dokładnie pokazuję komputer właśnie Acer. Ponieważ jak komputer uruchamiam, to tam pokazuje mi się na początku wywadnie Acer. Fajny jest, polecam, kupię komputer. Jaki masz komputer markę PiS? Po prostu. I chciałem powiedzieć widzowie, że fajnie, że się nagrywał ten odcinek. Do zobaczenia, mój drogi widzu, zostaw łapkę w górę i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Łapka w górę, sub, komentarz, subskrybuj, żeby być na bieżąco i wal łapkę w górę i dzwona.